obchodzimy kolejne Wojciechowe święto, szczególne, bo związane z obchodami 600-lecia uzyskania praw miejskich przez miasto. Jak zwykle z udziałem licznej rzeszy mieszkańców, stowarzyszeń, organizacji, sołectw. Cały Serock żyje, świętuje, bardzo się z tego cieszymy. Wiele atrakcji przed nami, za moment widowisko historyczne, artystyczna interpretacja tamtych zdarzeń. Myślę, że wszyscy z zaciekawieniem spróbujemy się przenieść te 600 lat wstecz, żeby no, obejrzeć, jak to mogło być. Proszę waszej dostojności, nasz Serock już dobre kilkaset lat istnieje. Rozwija się pięknie. Już nie tylko drewniane chałupy, ale murowane kamienice w rynku stoją. Kupcy przyjeżdżają, handel kwitnie. Sprzedajemy suszone ryby, koszyki, owoce z naszych sadów. Miły kumie Mikołaju, no ale przecież ja to wszystko wiem. No, powiedzcie wprost, do czego zmierzacie, co? Wojciechowe świętowanie w tym roku rozpoczęliśmy barwnym korowodem. Jest to piękna prezentacja wszystkiego tego, co się tworzy, żyje, funkcjonuje na terenie gminy. Rozmaite środowiska, rozmaite koła zainteresowań, stowarzyszenia, organizacje zaprezentowały swoją obecność. Po prostu, że one są, funkcjonują. Jest to swego rodzaju prezentacja, ale również zaproszenie dla mieszkańców Serocka i miasta, turystów, gości, aby te organizacje wspierać pod każdym względem. Na stoisku powiatowym oczywiście promujemy powiat legionowski. Można wygrać atrakcyjne nagrody, obrędowane logo powiatu legionowskiego. No i dzieci i dorośli muszą odpowiadać na pytania. Zazwyczaj odpowiadają, troszkę czasem podpowiadamy, ale chodzi o to, żeby dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o powiecie legionowskim. Ja miałem, jak się nazywał, szlak turystyczno-historyczny na terenie powiatu legionowskiego. Także jak się jest z Legionowa, to się wie. Ja miałam pytanie dotyczące barw flagi powiatu legionowskiego, więc nie było trudno też. Córka to miała o barbakanie tutaj, a ja o Legionowie. Jak wejść na stronę legionowską? www.powiatlegionowski. Wojciechowe świętowanie tak naprawdę w jakimś sensie podsumowuje wszystko to, co żeśmy do tej pory robili w ramach tego jubileuszu. A ten jubileusz był już, jakby powiedzieć, rozpoczęty w ubiegłym roku konferencją naukową w listopadzie ubiegłego roku. Potem kolejne wydarzenia związane z przekazaniem przez biskupa płockiego tego dekretu papieskiego ustanawiającego świętego Wojciecha jako patrona. Wreszcie otwarcie Izby Tradycji, Izby Pamięci, takiego lokalnego, małego naszego muzeum.